Cześć, nazywam się Marta Kondys, jestem psychologiem i trenerem umiejętności społecznych. Przed Wami ważny dzień, obrona pracy dyplomowej, pracy magisterskiej, pracy licencjackiej. Zapewne zastanawiacie się, co zrobić, żeby powtórki do obrony były jak najbardziej skuteczne i co zrobić, żeby pozbyć się stresu związanego z wystąpieniem przed komisją egzaminacyjną. Dzisiaj chciałam zaproponować Wam kilka bardzo prostych technik, sposobów, które pozwolą Wam bardziej efektywnie się uczyć, powtarzać do egzaminu, a także metod, które pozwolą Wam pokonać stres podczas obrony. Każdy z nas uczy się inaczej. Wśród nas są wzrokowcy, czyli osoby, które uczą się najlepiej stosując zakreślacze, podkreślając najważniejsze fragmenty, czytając notatki. Wśród Was są też zapewne słuchowcy, czyli osoby, które najlepiej uczą się kanałem słuchowym. To są takie osoby, które lubią się uczyć na przykład przy cichej muzyce, osoby, które lubią odczytywać sobie na głos notatki. Są też wśród nas kinestetycy, czyli osoby, które uwielbiają uczyć się przez ruch. To są takie osoby, które muszą czegoś dotknąć, poczuć, żeby się czegoś nauczyć. Jeżeli łatwiej nam przyswajać wiedzę poprzez wzrok, warto zaopatrzyć się w zakreślacze, warto zaopatrzyć się w elementy graficzne, warto robić notatki w formach tak zwanych map myśli, czyli jak najbardziej obrazowych, metaforycznych przekazów, które mogą nam pomóc przyswajać wiedzę w sposób wizualny. Natomiast jeśli jesteśmy kinestetykami, czyli jeżeli uwielbiamy uczyć się w praktyce, warto zastosować metodę przechadzania się po pokoju podczas czytania notatek. Warto również pracować na wszelkiego rodzaju modelach, czegoś, na czymś, czego możemy dotknąć, poczuć, bo wtedy najłatwiej jest nam przyswoić wiedzę. Waszą zmorą przed obroną pracy magisterskiej czy licencjackiej jest to, że odkładacie w czasie moment zabrania się do nauki. Myślicie sobie, że teraz posprzątam swój pokój, zaparzę sobie kawę, a nauka nie zając nie ucieknie. Psychologowie nazywają to zjawisko, które towarzyszy nam wszystkim, prokrastynacją. Prokrastynacja to jest takie odwlekanie, odkładanie w czasie momentu wzięcia się do pracy. Jedną z technik, które pozwalają nam zwalczyć prokrastynację i nie odwlekać na później wszystkich zadań, jest tak zwana technika Pomodoro. Wzięła się ona od tego. To jest minutnik kuchenny w kształcie pomidora. Pewien Włoch stwierdził, że jest to bardzo użyteczny przedmiot do zarządzania swoim czasem, na przykład przed obroną pracy licencjackiej czy magisterskiej. O co w tej technice chodzi? Chodzi o to, że nastawiamy takiego pomidora albo też alarm w swoim telefonie na 25 minut. W czasie tych 25 minut staramy się maksymalnie skoncentrować na zadaniu, to znaczy wyeliminować wszystkie rozpraszacze, wyłączyć Facebooka, wyłączyć pocztę mailową, wyciszyć telefon. Chodzi o to, żeby nasz umysł był jak najmniej rozproszony, jak najbardziej skoncentrowany na jednym zadaniu. Po tych 25 minutach, kiedy alarm zadzwoni, robimy sobie 5 minut przerwy. Taka przerwa pozwala naszemu mózgowi się zregenerować i odpocząć. Po 5 minutach po raz kolejny nakręcamy naszego pomidora lub minutnik i przez 25 minut staramy się jak najbardziej wytężyć nasz umysł do zrealizowania zadania, które sobie założyliśmy. Po takich 4 sesjach, czyli po 4 25-minutowych interwałach pracy, robimy sobie dłuższą 30-minutową przerwę. Wtedy możecie wyjść na balkon, przewietrzyć się, zrobić sobie kawę, zadzwonić do znajomych. Słowem, zrobić wszystko, żeby Wasz umysł odpoczął. Jeśli technika pomidora nie pomogła i nadal macie problem ze skoncentrowaniem się, postarajcie się zrezygnować ze swojego perfekcjonizmu. To znaczy, nie skupiać się tak bardzo na detalach, na szczegółach swojej pracy, nie czytać po raz piąty tekstu, żeby wyeliminować wszystkie literówki, jakie się w nim znalazły, ponieważ taki nadmierny perfekcjonizm sprawia, że bardzo koncentrujemy się na detalu, a tracimy z oczu wizję całości. Gretchen Rubin powiedziała, że najtrudniejsze i najbardziej obciążające są te zadania, których jeszcze nie rozpoczęliśmy.
postarajcie się walczyć z potworem, jakim jest prokrastynacja, zauważycie szybko efekty i to, że uczycie się dużo bardziej efektywnie. Co zrobić, kiedy nastąpi ten sądny dzień, kiedy nadchodzi wielkimi krokami egzamin magisterski czy egzamin licencjacki? Jak się do tego najlepiej przygotować? Przed wejściem na salę egzaminacyjną postaraj się wziąć 5-10 głębokich wdechów. Wydawać by się mogło, że to banalna rada, jednak naukowcy dowodzą, że dzięki temu nasz mózg jest bardziej dotleniony i eliminuje się poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu w naszej krwi. Podczas rozmowy z komisją egzaminacyjną postaraj się utrzymywać otwartą postawę ciała. Co to znaczy? To znaczy, że istotne jest to, żeby nasza mowa ciała, to jak gestykulujemy, jaki mamy ton głosu, jak zachowujemy się w przestrzeni, którą mamy do wykorzystania, były spójne z przekazem werbalnym, czyli z tym, co mamy do powiedzenia. Ułatwi nam to przyjęcie tak zwanej otwartej postawy ciała. Wiem, że w sytuacji stresu masz ochotę się schować, masz ochotę się skulić w sobie i często przyjmujesz taką postawę ze skrzyżowanymi ramionami, ze skrzyżowanymi nogami, jesteś lekko przygarbiony. Postaraj się nad tym zapanować. Jeżeli będziesz wyprostowany, jeżeli będziesz miał ręce wzdłuż tłowia, będziesz sprawiał wrażenie osoby pewnej siebie, osoby pewnej swoich racji, pewnej tego, co mówisz. Postaraj się także utrzymywać kontakt wzrokowy z komisją egzaminacyjną. Mówi się o tym, że podczas rozmowy warto jest przez 60% czasu utrzymywać kontakt wzrokowy ze swoim rozmówcą. Dajemy mu wtedy do zrozumienia, że jest dla nas ważne, że jesteśmy zainteresowani naszym rozmówcą i okazujemy mu w ten sposób szacunek. Gdy już odpowiadasz na pytania egzaminacyjne, unikaj zwracania uwagi na to, że coś Ci się pomyliło, na to, że coś poszło nie tak. Często mówimy, że o, właśnie urwał mi się wątek, o, coś poszło nie tak. Postaraj się to wyeliminować. Gdy nie będziesz zwracał na to uwagi, prawdopodobnie nikt tego nie zauważy. Jeśli występujesz przed większym audytorium i zauważasz, że Twoi słuchacze zachowują się głośno, tracą koncentrację, przeszkadzają Tobie w mówieniu na jakiś temat, zastosuj tak zwaną technikę ciężkiego słonia. Co to znaczy? To znaczy, że słysząc szmery na sali, intuicyjnie staramy się mówić głośniej, staramy się dotrzeć do słuchaczy poprzez głośne mówienie. To nie zawsze działa. Postaraj się mówić dwa razy wolniej, dwa razy ciszej i dwa razy spokojniej niż mówiłeś. Wczuj się w takiego ciężkiego słonia, który mówi bardzo cicho, spokojnie i powoli. Wtedy prawdopodobnie zwrócisz uwagę słuchaczy na to, co masz do przekazania. Podczas wystąpienia przed komisją egzaminacyjną postaraj się robić przerwy w swojej wypowiedzi. Dzięki temu unikniesz tak zwanych pauz hezytacyjnych. Co to jest? Pauzy hezytacyjne to jest to, jak mówimy czasami wydajemy z siebie jakieś dźwięki, które są takimi pauzami. Jeżeli zrobimy świadome przerwy w naszej wypowiedzi, to prawdopodobnie uda nam się te pauzy hezytacyjne wyeliminować. No i co jest najważniejsze? Angażuj się w to, co mówisz. Jeżeli wkładasz w swoją wypowiedź dużo emocji, jeżeli jesteś autentycznie zainteresowany tym, co masz do powiedzenia, wtedy przyciągasz wzrok, jesteś bardziej wiarygodny i bardziej autentyczny w tym, co masz do powiedzenia. Niektórzy z nas mają przekonania takie, że absolutnie nie sprostają temu wyzwaniu, jakim jest obrona pracy magisterskiej albo dyplomowej. Wtedy w naszej głowie uruchamiają się takie myśli. Na pewno nie podołam temu wyzwaniu, jakim jest obrona. Nie dam rady, jestem beznadziejny, zjem mnie stres, komisja egzaminacyjna na pewno nie spojrzy na mnie przychylnie. Jeśli nosimy w sobie takie przekonania, że nam się nie powiedzie, że nie osiągniemy tego, co sobie założyliśmy,
Często uruchamia się w nas tak zwane samospełniające się proroctwo. To znaczy, że podświadomie dążymy do tego, żeby potwierdzić te nasze przekonania o sobie w rzeczywistości. Wtedy możemy stosować tak zwaną strategię samoutrudniania. To znaczy, że nieświadomie sabotujemy wysiłki, które pomagały nam w osiągnięciu sukcesu. Czyli na przykład możemy dzień przed egzaminem dać się wyciągnąć znajomym na huczną imprezę mocno zakrapianą alkoholem i obudzić się następnego dnia w nie najlepszej kondycji psychofizycznej. Wtedy rzeczywiście może się okazać, że obrona nie pójdzie nam najlepiej, bo nasz umysł nie jest na tyle świeży, zregenerowany, żeby skoncentrować się na tym wyzwaniu. Mam nadzieję, że techniki, które Ci przedstawiłam, pomogą Ci uporać się z wyzwaniem i zdać egzamin dyplomowy na piątkę, może i na szóstkę. Na koniec pamiętaj, spróbuj zdystansować się do sytuacji, jaką jest obrona. Pomyśl sobie na przykład, że nie tak dawno być może pisałeś maturę i wtedy ten dzień też wydawał Ci się sądnym dniem i najważniejszym dniem Twojego życia. Natomiast z perspektywy czasu po tych 5-10 latach myślisz sobie, że to wcale nie było takie straszne, że jakoś dałeś radę, że podołałeś temu wyzwaniu. Pomyśl sobie, że za parę lat w taki sam sposób będziesz myślał o swojej obronie i postaraj się podejść do tej sytuacji z dystansem. Życzę Ci powodzenia. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.